Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Miesiąc ze Świętym Józefem. Codzienne rozmyślania praktyczne. Dzieło to wiele lat temu napisał Adolf Baudon. Stawmy się w obecności Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ten czas był z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Józefie, wspomagaj nas swoją łaską. Maryjo, Mistrzyni Życia Duchowego, módl się za nami. Mów, Panie, sługa Twój słucha. Dzień 13. Roztropność. Stawmy się przed obecnością dobrego Boga. Wielkoduszny i mężny powinien być chrześcijanin, ale powinien też być i roztropny. Pismo Święte powiada: bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Słowa te ulegają tylu zastosowaniom, że je należy mieć na ciągłej uwadze. Zarozumiałość, brak roztropności pociągają za sobą rozliczne upadki. Stają się powodem w życiu i w przedsięwzięciach chrześcijańskich do wielu strat i niepowodzeń. Dlatego roztropność powinna zawsze towarzyszyć żarliwości i ściśle się z nią jednoczyć. Roztropność jest ubezpieczeniem cnoty. Duch Święty nas naucza, że ktokolwiek się kocha w niebezpieczeństwie, zginie w nim, a słowa te sprawdzają się na co dzień. Oto młodzieniec niedawno jeszcze był pełen czystości, unikał nawet cienia złego, ale poczuł być mniej roztropny. Zawiązał płoche relacje z lekkomyślnymi kolegami, nie czuwał nad oczami i uszami swymi i wkrótce potem upadł ciężko, bo już roztropność nie kierowała jego krokami. Oto młoda niewiasta była pobożna i oddana powinnościom swoim, lecz zapragnęła większej swobody. Zapomniała o przestrogach roztropności i wpadła w opłakane błędy. Oto człowiek, dotąd pełen wiary, uważał się za niewzruszonego, ale wziął się do czytania dzieł niereligijnych. Uczestniczył w rozmowach bezbożnych i wiara może na zawsze zgasła w jego duszy. Boże wielki, ileż to podobnych mamy przykładów. Iluż to dusz zbłąkanych opłakane dzieje. Chcesz, duszo moja, zachować się w niewinności? Unikaj niebezpieczeństwa. Szczególnie strzeż się siebie samej. Nie mów sobie: pójdę dotąd i ani kroku dalej. W bliskości bowiem przepaści wszystkie ścieżki są śliskie, a każde potknięcie się śmiertelne. Staraj się więc zaniechać wszelkiej występnej poufałości, wszelkiej płochości, a szczególnie nie ufaj sobie. Walce przeciwko grzechowi ufność we własne siły jest zawsze ukarana upadkiem. Roztropność jest niezbędna w sprawach zewnętrznych. Jeśli powinniśmy być roztropnymi wobec siebie samych, to nie mniej też w stosunkach z innymi.
pragniesz nawrócić zbłąkaną duszę lub nią pokierować. Miej gorliwość, lecz zarazem bądź roztropny. Nie zrażaj jej, nie każ jej zmierzać od razu do cnót i prawd zbyt szczytnych. Pośpiech ten pochodzi od człowieka, a nie od Boga, który wszystko czyni powoli, a roztropnie. Masz przed sobą przesądy, uprzedzenia przeciw religii. W razie ważnego powodu nie wahaj się wypowiedzieć prawdy. Lecz jeśli nie ma nic nagłego i stanowczego, to postępuj zwolna, krok za krokiem. Nie tykaj pewnych punktów, z którymi wiara i obyczaje nic wspólnego nie mają, i w ogólności takich, które nie mają bezpośredniego zastosowania, bo inaczej zamiast pociągać serca ku prawdzie, odstręczyłbyś je tylko. Jeśli zamierzasz ustanowić lub rozwinąć jakiś zakład dobroczynny, weź się do dzieła z gorliwością. Pracuj z całej swojej siły, pracuj w pocie czoła, ale nie staraj się postępować za prędko, ogarnąć od razu wszystkiego, wszystkiego zdziałać w dniu jednym. Nie wyprzedzaj opatrzności, jak mówił święty Wincenty a Paolo. Z im większą roztropnością, z tym większym bezpieczeństwem postępować będziesz. Zakład rozwijający się ze zbyteczną szybkością, jak dziecko śpiesznie rosnące, długo jest bezsilny, a niekiedy niszczy je zupełnie. Powinniśmy to gruntownie rozważyć, bo tak pojęta roztropność wypływa z wiary. Gdybyśmy byli silnie przekonani, żeśmy słudzy niepożyteczni, że ziarnom, które rozsiewamy, Bóg jeden daje urodzaj, wówczas byśmy się mniej spieszyli i byśmy się mniej niepokoili, bo wówczas bylibyśmy bardziej przeniknięci naszą nicością i wszechmocnością Boga. Roztropność powinna iść w parze z żarliwością. Na nieszczęście rozum ludzki tak jest wątły, że skoro się dźwignie w jednym punkcie, to się natychmiast prawie ugina w innym. Czyli innymi słowy, roztropność powinna być rzeczywista, ale zawsze chrześcijańska. W istocie roztropność, którą nam zaleca Pan nasz Jezus Chrystus, nie jest roztropnością ciała, rozsądzającą wypadki bez uczestnictwa wiary i mierzącą czyny chrześcijańskie według pojęć świata. Taka roztropność owszem jest fałszywa, a tym samym wielce niebezpieczna. Raz z obawy niepowodzenia w przedsięwzięciach chrześcijańskich widzi same tylko przeszkody, same trudności i całej swej działalności używa, aby je zmitrężyć. Jak gdyby pracując dla Boga nie należało głównie polegać na Nim. Innym razem szuka w tych przedsięwzięciach własnej tylko osobistej korzyści, własnej chluby i odrzuca wszystko, co nie zmierza ku temu. Taka roztropność oczywiście nie na Bogu się opiera i taką trzeba śmiało odrzucać. Gdyby apostołowie, gdyby wyznawcy wiary świętej przyjęli ją za przewodniczkę, świat dotąd byłby bałwochwalczy. Tamuje ona wszelką gorliwość, wszelki postęp. Jest ona uśpieniem pobożności, uśpieniem czynu, a sen ten wkrótce doprowadzi do śmierci. Roztropność chrześcijańska inaczej postępuje, bo nie schlebia słabości. Działa wprawdzie bez pośpiechu, ale działa. Tylko z prawdziwym pożytkiem pragnie użyć talentu, który jej ojciec rodziny powierzył, ale też bez użytku pozostawić go nie chce.
nie ufa sobie i własnym siłom, ale wielce ufa Bogu i Jego potędze. I dlatego oświeca żarliwość, ale jej nie gasi. Kieruje naszym postępowaniem, ale go nimi tręży. Przewiduje trudności, lecz w celu ich pokonania, nie zaś odstręczania się nimi. Jakże więc dobrą jest rzeczą roztropność. O Boże nasz, daj nam roztropnych żarliwców, daj nam Wincentych a Paulo, a nawrócenia rozmnożą się wśród nas. Modlitwa. Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, wezwawszy pomocy Twej najświętszej oblubienicy, z ufnością błagamy również o Twoją opiekę. Przez miłość, która łączyła Cię z niepokalaną Boga Rodzicą Dziewicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy, wejrzyj na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem, dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. Jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Kościoła Świętego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim pośrednictwem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Miesiąc ze Świętym Józefem. Rozmyślania praktyczne. Książkę tę wiele lat temu napisał Adolf Baudon. Pełną wersję audiobooka oraz wersję książkową nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.